cześć kochani, z tej strony Estera, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na mierzymy ze sklepu Stradivarius. Jest to jeden z takich sklepów, który wy bardzo lubicie. Ja też coraz bardziej przekonuję się do tego sklepu. Niektóre ubrania uważam, że są tam naprawdę kiepskie jakościowo i kiepsko wyglądają, ale są też takie, które są naprawdę super i kiedy jest przecena, można je dostać w naprawdę świetnych cenach. Więc ogólnie myślę, że ten sklep jest całkiem spoko. Dzisiaj będzie też trochę przecenionych ubrań, więc mam nadzieję, że coś wpadnie wam w oko i mam nadzieję, że mi tutaj też spodobają się niektóre z tych rzeczy. Muszę sobie poszukać w telefonie zamówienia, żebym mogła wam powiedzieć dokładnie, jakie są ceny. Ale wiecie, że te ceny bardzo szybko się zmieniają, bardzo szybko pojawiają się na wyprzedażach, więc tutaj w opisie zostawiam wam linki do wszystkich ubrań i jeżeli wpadnie wam coś w oko, będziecie chciały sobie zamówić, bądź będziecie po prostu ciekawe, jaka jest aktualna cena, no to koniecznie sprawdzicie to sobie w tym linku, dlatego że to, co mówię, może już być po prostu nieaktualne. Dobra, ja mam już tutaj wszystko, więc mogę przejść do pokazywania wam ubrań, ale zanim to zrobię, zapraszam was jeszcze na mój Instagram, tutaj zostawiam wam namiary. Jeżeli filmik wam się podoba, dajcie oczywiście łapkę w górę, będzie to dla mnie znak, żeby nagrywać, mówię tak szybko, że co chwilę się mylę, żeby nagrywać więcej filmików o tej tematyce i pamiętajcie też o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie go, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału, no i też jest dla mnie znakiem, żebym nagrywać po prostu więcej. Dobra, teraz przechodzimy już do pokazywania ubrań. I pierwsza rzecz, może zacznijmy tak, najpierw dwie rzeczy, ponieważ znowu wzięłam sobie rzeczy, które są wykonane z identycznego materiału, dlatego że nie mogłam się zdecydować na jedną. Najprawdopodobniej zostawię sobie tylko jedną, nawet jeżeli dwie będą super, no bo po co mi dwie rzeczy w takim samym materiale, wykonane z takiego samego materiału. No i pierwsza rzecz to bluzeczka, która w pasie jest zakończona gumką, więc myślę, że będzie fajnie wyglądać do jeansów z wysokim stanem, przede wszystkim do spódnic z wysokim stanem. Jedną właśnie mam teraz na sobie, więc zaraz sobie do niej przymierzę tą bluzeczkę. Wzięłam ją sobie w rozmiarze M, dlatego że nie wiedziałam, jak będą wypadać te ubrania, czy takie większe, czy mniejsze, i rzeczywiście widzę, że dobrze, że wzięłam M-kę, bo S-ka mogłaby być w biuście za mała. I już wam mówię, ile za nią zapłaciłam. Ona kosztowała 69,90 i jeżeli ciekawi was, jaki to jest materiał, nie lubię jak są takie wielkie, 100% wiskoza, nie lubię jak są takie wielkie metki, ale najgorsze są te z Sinseya, trzeba się przebić przez kilka stron, żeby odnaleźć materiał, także i tak nie jest źle. Dobra, zaraz zobaczycie, jak w niej wyglądam na przebitce. No ta bluzeczka jest bardzo ładna, ale dobra, w sumie mogłam ją najpierw omówić, zanim ją włożyłam, ale dobra, za chwilkę wyjmę ją spod tej spódnicy i wtedy powiem wam, o co chodzi. Teraz prezentuje się naprawdę super, myślę, że wygląda naprawdę bardzo ładnie, ale powiem wam, że jakoś w ogóle nie widziałabym jej z jeansami, serio. Bardzo podoba mi się ten dekolt. W S-kę za nic w świecie bym się nie biła, naprawdę. Ona jest, ta M-ka jest jakby no, leży na mnie po prostu idealnie. S-ka byłaby na 100% za mała. Zobaczcie, jak wygląda z boku. No i z tyłu tak. Te gumki bardzo ładnie tutaj podkreślają talię, to znaczy wiecie, tutaj ten cały brzuch po prostu tak, no jest ta bluzeczka tak ładnie przylegająca. Natomiast kiedy wyjmę ją z tej spódnicy, to wygląda kiepsko. To jest raczej coś, co polecałabym nosić włożone w spodnie lub włożone w spódnicę. No i teraz tak naprawdę myślę, że do jeansów ona będzie pasowała raczej średnio. No może do czarnych jeansów? Nie, to jest raczej taka rzecz, która lepiej będzie wyglądała ze spódnicą, przynajmniej jeżeli chodzi o mój gust. Więc nie wiem, czy jest sens ją sobie zostawić, jeżeli tak naprawdę będę ją mogła nosić, nie wiem, jedynie z kilkoma rzeczami, które są w mojej szafie. No muszę się zastanowić, ale jeżeli chodzi o kolor, wzór, to podoba mi się naprawdę bardzo. I tu od razu pokazuję wam sukienkę, która jest wykonana z identycznego materiału. No tak naprawdę, jeżeli chodzi o krój, to jak widać nic specjalnego. Tutaj w pasie mamy gumkę, więc będzie nam ładnie podkreślała talię najprawdopodobniej. Na dole jest wykończona falbanką, chociaż czy ja wiem, czy ta falbanka w ogóle jest jakoś tak specjalnie widoczna?
Zobaczymy, jak ubiorę, ale chyba jakoś tak nie jest tutaj jakąś wielką ozdobą, bo po prostu zlewa się w całość, tak mi się wydaje. No i rękawki prezentują się tak, są wykończone gumeczkami. Miejmy nadzieję, że gumeczki nie będą zbyt ciasne, bo już nieraz się zdarzyło, że właśnie było takie przyciasnawe. Ja po prostu nie lubię, jak coś mnie uwiera, więc jeżeli będzie coś nie tak, to na pewno się będę pozbywać takiego ubrania. No i z tyłu jest zapinana na guziczek, ja sobie od razu ten guziczek odepnę i przymierzam. Pewnie tu jest też wiskoza. Tak, 100% wiskoza. Te materiały są identyczne. No i ona kosztowała 99,99. Nie zapiłam guziczka, jeżeli oglądacie moje filmiki, to wiecie dlaczego, bo nie lubię tych guziczków i mam potem problem z rozpięciem ich. Ogólnie powiem wam, no sukienka jest całkiem spoko, ale nie dałabym za nią stówki, byłoby mi szkoda kasy. Nie jest to naprawdę nic specjalnego. Uważam, że bluzeczka wygląda 10 razy lepiej, zdecydowanie. Natomiast sukienka jest, o taka wiecie, taka zwykła. Nawet jakoś super ekstra to ona się nie układa tak naprawdę. Widzę tutaj dziwną asymetrię na dole, a jestem bardzo przewrażliwiona na tym punkcie. Wydaje mi się, że ona jest z tej strony dłuższa. I chyba zdecydowanie tak jest. Bo nawet jeżeli ściągnę ją całkiem na dół, to to widać. Jeżeli spróbuję sobie tutaj podciągnąć tak na prosto, to też to widać. No, zwracajcie na to uwagę, jak przymierzacie sobie ciuchy i kupujecie, bo zdarza się właśnie, że sukienki są uszyte troszkę krzywo. No i tak to wygląda, chociaż czekajcie, bo tutaj mamy jakieś takie jakby marszczenie. Widzicie? Takie przeszycie, a z tej strony go nie ma. Więc może tak to ma być? Nie wiem, w ogóle dobra, nie będę się nad tym zastanawiać. Źle to wygląda i tej sukienki na pewno nie zostawię. Bluzeczka jest o wiele, wiele lepsza i jeżeli miałabym wybrać, którą z tych dwóch rzeczy chciałabym sobie zostawić, to bez wahania wybrałabym bluzeczkę. Kolejna rzecz to bluzeczka w rozmiarze M i ona już widzę, że wypada dużo szersza niż ta poprzednia. Ale być może to jest takie troszkę złudzenie optyczne, bo ona jest dość krótka. No miejmy nadzieję, że będzie na mnie dobra. A sprawdźmy sobie, co to jest za materiał. 100% poliester, ale powiem wam, że taki nie najgorszy w dotyku. Jest całkiem ok. Pokażę ją wam z bliska, bo nie wiem, czy w ogóle będzie to... Albo nie. Jak założę ją na siebie, to wtedy będzie widoczne. No to jest... Na stronie ona była nazwana, że to jest szwajcarski haft. I to wygląda mniej więcej tak. Troszkę tutaj jest takich haftów, troszkę dziurek. No powiem wam, że w tym kolorze jakoś to tak zlewa się w całość i nie robi jakiegoś super efektu, więc zobaczymy, jak ją założę. I ona w momencie, kiedy ją kupowałam, kosztowała 54 zł i 50 groszy. No to jest rzecz, która dużo lepiej wygląda, kiedy się ją założy na siebie, niż pokazuje od tak. Mi się wydaje, że przez to, że ona jest czarna, to jakby nie widać całego tego jej potencjału i ona tak naprawdę dużo traci. Zobaczcie, tutaj mamy takie gumki w rękawach i to wygląda ogólnie bardzo ładnie, ale to nie jest w ogóle widoczne. Właśnie przez to, że ona jest cała taka czarna. Jeżeli chodzi o to, co mi się nie podoba, to nie podoba mi się w niej, to pewnie przez mój biust, że tutaj wystaje tak i no musiałabym ją nosić włożoną, powiedzmy w spódnicę, natomiast ta spódnica nie ma aż tak wysokiego stanu, żebym mogła po prostu tą bluzkę sobie upchnąć i żeby ona mi nie wyłaziła z tej spódnicy, więc jak dla mnie to by była rzecz taka trochę słabo, mało praktyczna, więc pewnie ją odeślę. Oczywiście polecałabym nosić ją z biustonoszem cielistym pod spodem. No ogólnie ładna bluzeczka, ale tak myślę, że gdyby była biała, byłaby dużo ładniejsza. Chyba też tak troszkę nieładnie poszerza mnie tutaj w barkach. Ogólnie spoko, pewnie gdyby była dłuższa, to bym może sobie ją nawet zostawiła.
No i teraz słuchajcie, hit. Pokażę wam rzecz, której ja nie zamawiałam. Aczkolwiek jest przepiękna. Ja zamawiałam coś takiego, taki kardigan niebieski. No a przyszło mi coś takiego. I to jest dziwna sytuacja, ale słuchajcie, bardzo mi się podoba ten sweterek, więc już go wam pokazuję. No i nie wiem, czy ten sweterek kosztował 34,95, czy tamta marynarka, sukienka, przepraszam. No nie wiem, dobra. W każdym razie podejrzewam, że właśnie ta rzecz była pomylona, może ze względu na kolor, no nie wiem, no i 34,95. Jest to sweterek zapinany na guziczki, ale wydaje mi się, że najładniej będzie wyglądał noszony po prostu sam, bez niczego pod spodem. Ma takie piękne, maleńkie główki, ale co mi się w nim najbardziej podoba, to jest ten kolor. No uważam, że jest naprawdę przecudowny, prześliczny. Mi ostatnio w ogóle wszelkie odcienie koloru niebieskiego podobają się tak bardzo, zresztą jeżeli oglądacie moje hole z ubraniami, to na pewno zauważyłyście, że mam teraz fazę na niebieski kolor. O, tutaj mamy zapasowy guziczek, więc bardzo fajnie. I on jest wykonany w 80% z wiskozy, w 20% z poliamidu. W dotyku jest naprawdę bardzo miły. No, polecam, ogólnie polecam, ale za chwilę założę i zobaczymy, czy rzeczywiście jest taki fajny. A to jest miłość od pierwszego założenia. Chcę sobie zostawić ten sweterek, jest naprawdę prześliczny. No, dekolt powiem wam, że ma naprawdę głęboki, więc jeżeli nie lubicie takich dużych dekoltów, to możecie sobie założyć białą bądź czarną bluzeczkę pod spód i będzie też całkiem ładna. Nie, no po prostu jest piękny. Piękny jest, no. Śliczny i sobie go zostawię. Będzie trzeba tą jakąś sprawę wyjaśnić, bo ja go tak naprawdę nie zamawiałam. Ale dobra, ale jest piękny, także dobrze, że ktoś się pomylił. Tutaj mam rzecz, która spodobała mi się bardzo. Jest to taka asymetryczna bluzeczka, która kosztowała 59,90. Mam ją w rozmiarze M i no może teraz jak wam pokazuję, to nie widzicie. Nie, teraz nie zobaczycie, jak ona wygląda. To jest coś, co ja po prostu muszę założyć i wtedy zobaczycie, jak ona wygląda. I mam nadzieję, że na mnie będzie leżała równie dobrze, jak na modelce. A przynajmniej prawie tak samo. Jest wykonana w 93% z wiskozy, a 7% to elastan, materiał taki prążkowany. Zaraz sobie przymierzę. No to jest w ogóle, słuchajcie, rzecz niesamowita, że ja przez całe życie uważałam, że ubrania takie asymetryczne są beznadziejne i kiczowate, natomiast teraz po prostu czuję się w nich świetnie i uważam, że ta bluzeczka jest cudowna. Chcę ją sobie zostawić, włożę ją sobie jeszcze w tą spódnicę. Tutaj troszkę wystaje, bo mam włożone ramionczko od biustonosza. Oczywiście nosiłabym ją z biustonoszem bez ramionczek. No i zobaczcie, no wygląda naprawdę super, świetnie. Niby czarne rzeczy troszkę mnie tak przytłaczają, natomiast tutaj no rzeczywiście ona pokazuje sporo ciała i myślę, że to tworzy właśnie taki fajny balans. Jestem totalnie na tak i na pewno ją sobie zostawię. I tutaj mam podobną rzecz, której w sumie podobna dlatego, że też jest asymetryczna, aczkolwiek ten materiał już sprawia, że od razu jestem na nie. I to jest S-ka, nie było niestety M-ki, więc wzięłam S-kę i nie wiem, czy w ogóle pokażę ją wam na sobie, bo jest bardzo mała w biuście i podejrzewam, że w ogóle się w nią nie wbije, niestety. I szczerze, nie zdziwcie się, jeżeli od razu przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy, ponieważ ja nie wiem, czy ja w ogóle przełożę ten choker przez głowę. Podejrzewam, że nie, dlatego że jest maleńki. Prawie wcale się nie... No zobaczcie, no nie jest zbyt rozciągliwy, nie, no osapia. Dobra, ta rzecz, no raczej nie polecam. Zobaczmy sobie jeszcze, co to jest za materiał. W dotyku... Dlaczego to jest tu tak sklejone? Ojej. W dotyku przypomina poliester. A jest to 96% bawełny i 4% elastanu. No nieprzyjemny materiał. Najprawdopodobniej nie przymierzę. O, i jeszcze tutaj ma coś takiego bardzo brzydkiego, co wygląda jak ślad od klamerki. Nie wiem, czy będzie to widać. O, widać. Słuchajcie. Nie, ja tego nie przymierzam, bo naprawdę... Nie, w ogóle nie ma opcji, żebym to przez głowę przełożyła. Co za porażka. Dobra, to kosztowało...
49,90, więc 5 dyszek za coś takiego, no to jest jakaś pomyłka. Dobra, odkładam od razu. No i tutaj jest już ostatnia rzecz, to jest kurtka z imitacji skóry. To w ogóle jakoś strasznie dziwnie te rzeczy są zapakowane w takie porwane worki. Zaraz tutaj się do niej dobiorę. Jeżeli oglądaliście mój haul zakupowy ze sklepu Answer, to pewnie widzieliście, że ja tam właśnie mierzyłam taką skórzaną kurtkę. Co prawda była krótsza niż ta, no ale okazało się, że na żywo na mnie w ogóle leży beznadziejnie i ja ją odesłałam, ale może ta będzie lepsza i będę sobie ją mogła zostawić. Muszę się tu do niej dobrać i już wam ją pokazuję. Ona była na przecenie i kosztowała 79 zł i 50 groszy. Wydaje mi się naprawdę ok. Materiał jest taki dość cieniutki, jest to rozmiar S, ale myślę, że S jak najbardziej będzie na mnie dobra, M pewnie byłaby zbyt duża. Dobra, no muszę ją przymierzyć i wtedy sobie ocenimy. Powiem tak, źle to nie wygląda, ale myślę, że nie jest to krój dla mnie. A miałam rację co do tej sukienki, że ona jest krzywa, zobaczcie, jest. Śmierdzi, śmierdzi strasznie. Nie, ja sobie już takie kurtki odpuszczę i jednak zostanę przy tych ramoneskach. Trzymajmy się klasyki. Jakoś tak te kurtki o tym kroju nie wyglądają mi specjalnie dobrze. Poza tym podejrzewam, że za chwilkę będą już niemodne i no nie przekonam się do nich. Nie przekonam się, moi drodzy, no. Zapach jest okropny. Dobra, zdejmuję ją. No i na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o tych ubraniach. Dziwna sprawa ze sweterkiem, ale jak widzicie, no nie zamawiałam tego sweterka, a spodobał mi się bardzo, więc chciałabym go sobie zostawić. I teraz nie wiem, czy mam go sobie po prostu zostawić, a resztę rzeczy odesłać. Czy dać im znać? No chyba dałam im znać, że pomylili zamówienie i że dostałam nie to, co chciałam, ale ktoś wybrał bardzo dobrze się pomylił, więc jestem z tej pomyłki bardzo, bardzo zadowolona. No i bluzka asymetryczna też super, natomiast reszta rzeczy... No jeszcze nie wiem, czy coś ponad te dwie rzeczy sobie zostawię. Dawajcie mi znać w komentarzach, czy powinnam sobie coś zostawić. Dobra, ja już żegnam się z wami. Jeżeli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji kanału. Do zobaczenia następnym razem u mnie na kanale jutro lub najpóźniej pojutrze. Buźka, pa!